Dzień dobry, Reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Szanowni Państwo, informuję, że jeszcze nie nadeszły święta, ale nadeszła wiosna. Może trochę nie ta kolejność, ale cieszmy się tym, co jest. Dzisiaj przyodziałam okulary przeciwsłoneczne, siadam za kółko i za chwilę zgarnę moje dziewczyny z miasta. Jedziemy na cmentarz, a później na kawę do rymkowej rodzinki. Przekazać prezencik. Dzień dobry. Cześć. Jestem sam. O! Kinga jest w lesie. O! Kinga jest w lesie i zaraz wracamy. Dobra, bo my coś mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. O! Cześć. Dzień dobry. Ci trochę spał. Przekazuję na ręce mamy, przepraszam, czy ja mogę oficjalnie. Dostaliśmy taką paczkę, trafiła do nas, bo tylko my podaliśmy skrytkę pocztową. Ale tutaj są w środku dwa prezenciki, także ostrożnie można zajrzeć do kocyka. Ciocia je. Od sercowników domowelowe. I tutaj przypuszczam, oni lubią tyle naszych rzeczy. Ojeju, tak. A ja patrzyłam na skarpetki świąteczne i nie widziałam chłopięcych, bo były same jakieś zbrokaty. No bo już wykupili wszystkie dla was. Dziękujemy, przepięknie. Zobacz, jakie będzie miał, że czapeczki pasują. Ej, to może być komin, taki szaliczek do tej czapki. Taki kocyk na spacery. No fantastyczne. Nie. Ach, dziękuję. Tak. Dziękuję. 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 Ten uśmiech wystarcza. No i jeszcze Maleńska przekazuje. Proszę się podzielić z rodzeństwem. Dobrze. Ja cię kręcę co za Mikołaj. No po prostu. Merry Christmas. To nie wstawaj. Już jesteśmy bliziutko. Dzień dobry, Kiłaki. Nie mogę, Rymek, ty masz choinkę, ja jeszcze nie widziałam. Ja cię idę zobaczyć choinę. Ale piękna. I słodziasta. Jeden i drugi. Jej. Siadaj, Mikołaju. Jakiś Mikołaj przysiądzie. Jestem Mikołaj Pepsi, a nie Coca-Cola. Ale pasujesz do fotela idealnie. O, świeci? Oho. Żeby jeszcze jaśniutko jest. Jeju, jakie piękne zdoby. Oczywiście najlepsza jest ta. Ale ty jesteś legenda. Co tam? Ojej. Po ciemku mam vlogować. Wiesz co? Ale ty jesteś fotograf kamerzysta. Pięknie. No dobra, masz rację, jest klimat. Ale cudnie. Ramciowa chojneczka. Teraz jest nastrój. A ja już kończę nagrywać. Nie no, siadaj, Mikołaju. Powiedz, czy wszyscy byli grzeczni w tym roku. No, pewnie ktoś nie, ale no co będziemy zmieniać? No.
Czyli będziesz raczej... będziesz łaskawy dla wszystkich, tak? I dostaną wszyscy wielkie prezenty. Co to jest? Dostaną wszyscy prezenty. Czy wielkie, czy małe, to zależy, czy kwotowo, czy pojemnościowo, czy... No to czy jak kto zasłużył, to przyjdzie, wszystko wyjdzie w praniu. Dokładnie tak. Wszystko masz obcykane, już się wyrobiłeś? Tak jak ze światłem. Nie ma takiego czegoś jak ciemność, tylko, ale jestem filozof. Nie ma takiego czegoś jak ciemność, tylko jest mniej albo więcej światła. Tak tutaj każdy jest dobry, tylko albo mniej, albo bardziej. Dlatego tak z tym światłem kombinowałeś tutaj. No dobra. Wszystko jasne, wszystko jest bardzo spójne. Oh no! Tu jest Remioła! To przeznaczenie! Ja cię muszę pocałować! Właśnie, tutaj właśnie a propos tego Mikołaja i prezentów, to prezent już mamy, że jest Wiedźmin cały dziś się pojawił na Netflixie. Także no, już przepadliśmy, już koniec porządków. Ale ja nie odwrócicie od tej Remioły mojej uwagi. Co teraz? Ja go tu zaciągnę zaraz. Co tam? Magnes się odczepił. No co ty gadasz? To trzeba przyczepić. I tak ułożyliśmy tam. Ostatnie poprawki. Tu, zobacz, tu jest walce. Remcio wiesza dekoracje. Wow, ale brawo. Pięknie! Ja będę biła, brawa. Brawo! Brawo! Brawo upadło! Teraz mogę wziąć, tak? Jaki drew, tak? Co to za drew, tak? Ej, to, ten wasz stoliczek to mi cały czas przypomina pudełko od pizzy. Ej, to jest takie... Hello! Przykrywamy tylko kurkową. Uciekaj, Mikołaju! Uciekaj! Uciekaj! Ja złapę! Zobacz! Zobacz, zobacz, kogo złapę! Zobacz teraz! Goni mnie! Babcia mnie goni! Uciekamy! Uciekamy, Remek, bo nas babcia goni! Goni nas! Złapany! Przeturlam cię teraz! Przeturlam cię! Już nie ma ratunku. Jak babcia dopadnie, będzie ściskanie. Cały łyżwiarz polski. Kizia! Uwaga! Oto nasz przywódca z nadmuru! Tak, to Boże. Tak samemu wylewał, o ty Boże. Tam, bo nie miał warunków. Ej! Zjazdy ze stołu. No, a ćwiczył na jakiś tam, bo wiesz. Ej! Jestem potwór. No nie, to twoje, no wiem. Ty będziesz frędzelkowy potwór. Dobra, teraz ty. Co ty z tym zrobisz? No nie. Na podłogę? To misia. Chodź, zatulamy misia. Zatulamy go. Hopla. Hopla. Ja go podrzucę, a ty go złapę. Uwaga. Hopla. No, dawaj, refleks. Hopla! Słab! A, jest! Co wyleci? Hopla! To ktoś, kto się zgodzi, musi... Teraz podrzucam razem. To
Kasiu, dziękujemy pięknie za miłe przyjęcie. Czekamy. Ciekawe. Dziękujemy pani Reniferkowa za takie miłe popołudnie. I panie Mikołaju. Remiferze. Remiferze. Panie Remiferze. Był buziak pod remiołą, ale nie nagrałam. Ale był. Witam się z wami wieczorową porą, przechodzimy do kalendarza. Jesteśmy już w komplecie, możemy zaglądać. Tylko który my dzisiaj mamy? Czekaj, 20. Wow. Łatwiej by było od końca liczyć. 24, 23, 22, 21. Ej, wiesz co? Jakoś się tak zamotałem, bo 24 mi się kojarzyło z gwiazdką. Racja. Możemy otworzyć później w tę stronę. Bez sensu. To trzeba odwrotnie. Tymczasem 20. O, jak łatwo poszło. Na 20 mamy, drodzy państwo. Ty to może my w ogóle źle otwieraliśmy, bo to chyba tak ma być, że gwiazdka jest tu 24, no. Mamy dzisiaj herbatę białą, malinową, drodzy państwo. Malinową. Przepyszna, malinowa. Nie, nie, nie. Przechodzimy do naszej zdrabki. Zobaczymy, czy jesteśmy milionerami. Proszę bardzo. Proszę, proszę. Ja tu się zajmę. Finansami w tym domu. Tak. Tu masz wpływ do interesów. Uwaga, co my tu mamy? 5000. Byłoby bardzo miło przy zakupie samochodu. Akurat idealnie by się składało. Sprawdzamy, powinien być prezencik. I uwaga, uwaga. Aniołek. Aniołek, stróż. Ja chyba pójdę z reklamacją z tą zdrabką. Ja nie wiem. Tak. Dajcie znać, czy wy byście wytrzymali, żeby codziennie zdrapywać jedno pole. No właśnie, bo już słyszeliśmy, że jeden nasz znajomy by zdrapał wszystko od razu. Tak, tak, tak. Nie, ja się pilnuję i do końca jest nadzieja. Tak. A my już to widzimy. Dam, dam, dam. Koniec świątecznych porządków. Wiedźmi na Netflixie. Oja. Oja. Jeszcze nie widzieliśmy. Chwila odpoczynku. Kolacja, kanapeczki z serem, sałatą, pomidorkiem, czarnuszką, zielem prowansalskim, majonezem i keczupem, także tak na wypasie. Rafciu ma jeszcze pomidorki. Jest a teraz na rozmowie. Jak tu Ada wszystko posprzątała, wszyściuteńko. Jeszcze nie wszyściuteńko, coś ci zostawiłam spokojnie, takie żebyś się nie nudził. Teraz chwila odpoczynku. Planowałam zabrać się za pakowanie prezentów, ale jakoś tak wyszło, że jeden prezent rozpakujemy zamiast wielki tego. Unboxing. Kupiliśmy suszarki. Suszarkę, którą już mieliśmy. I śmieszna taka historia. Bo ja już ją kiedyś dostałam i była naprawdę super, póki nie zaczęła nam się psuć i po prostu wyłączać. Oddaliśmy ją na reklamację i dostaliśmy zwrot pieniędzy. I planowaliśmy kupić taką samą na miejscu, ale że mieliśmy tutaj w domu jeszcze inną. No to po prostu wzięliśmy kasę, a że teraz ta druga nam się popsuła, wróciliśmy do niej, do tej samej Rossmanowej, bo była naprawdę spoko i bardzo, bardzo szybko suszyłam nią zawsze włosy, a jest to jest wyjątkowa jest sprawa jak dla mnie. Nimbus 3000, dwie wkładki. Właśnie, jeszcze nie korzystałam z tej nakładki, a to podobno fajnie może mi bo to jest, wiesz do czego? Do robienia trwałej specjalna taka. Okej, może na tobie spróbujemy. Albo do masaży, wiesz? Tak? Masaże powietrzne takie i to przykładasz na plecy i tak... Mhm,
jeszcze to tak, taka wersja dla tych, co nie czytają instrukcji. Tak. No, to jest super ekstra sprzęcior, fajnie, że do nas wrócił. I super. A, i nie pakowaliśmy go takiego prezentu sobie, no bo już będziemy go używać przed świętami. A skoro już jesteśmy przy naszej szafeczce, pochwalę się naszą kolekcją. Jestem tak zachwycona. Bardzo, bardzo dziękujemy jeszcze raz za wysłane kartki. Tak. Nie ukrywam, że Remek najbardziej jest zachwycony taką, która gra. Ja, od Krzysia. Ale naprawdę wszystkie są czadowe i bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Tutaj nam zdobią nasze miejsce z kalendarzem. W ogóle lampeczek. Czemu lampek nie zapaliliśmy? Bo suszarkę podłączyłem. Och, no nie! Zaglądamy też na naszą relację. Zadanie numer 20 to przegląd świątecznych prezentów. No i zapytaliśmy Was, czy już wszystko macie spakowane, czy wszyscy kurierzy dotarli i czy wszystko już powykreśliliście na liście prezentów świątecznych. I naprawdę jestem pod wrażeniem, bo większość prezentów już popakowana albo się szykujecie. Udomobelowe. Ciągłe życie na walizkach, więc misja pakowanie prezentów czeka na poniedziałkowy wieczór. Dziś akcja powrót do Majeranku. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłego czasu w rodzinnych stronach. Artur Bieliński tutaj nam się pokazał. Pozdrawiamy serdecznie naszego sercownika. Tutaj mamy od Kingi, dzień dobry, Reniferek, wszystkie prezenty już spakowane, to jest po prostu mistrzyni organizacji. Jakie tu są paki różne, piękne i dzisiaj Wam pokazywałam choinkę, pod którą te wszystkie prezenty się znajdą. I Artur przesłał nam również swoją choinkę, pod którą już są spakowane prezenty, także naprawdę widzę, że tutaj jesteście bardzo dobrze przygotowani do świąt. No i standardowo wyskoczyliśmy na chwilę z relacji, żeby pozwiedzać Instagrama. I dalej kolejna relacja od Artura gdzieś tutaj w drodze, być może po ostatnie świąteczne prezenty jeszcze cykną fotkę z Elbląga. Patrycja Wołoszyn ozdobione balkony nam podesłała. Piękny widok świąteczny. Tak jak my mamy domek ustrojony, to bardzo, bardzo zwraca uwagę też jak się jest na mieście wieczorem. No jest bardzo przyjemnie, bo wcześniej się robi ciemno. Też bardzo, bardzo lubię jak są przystrojone balkony, ogródki, wystawy sklepowe. Od razu to nadaje uroku wielkiego. I Artur wysyła nam jeszcze screena naszego filmu, gdzie trzymamy jego fotkę. Także naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy za paczkę od sercownika. Tobiasz Krzywański podesłał nam swoją choinkę. Prezentów jeszcze pod nią chyba nie widać, także może jeszcze są ukryte, może jeszcze w trakcie pakowania. Ale choinka jaka kolorowa i piękna. Naprawdę, naprawdę bardzo wesoła i bardzo, bardzo tutaj widać bogato zdobiona. Jeszcze nie mamy choinki, to jeszcze trzeba tam zrobić. Żaden karton nie straszny przy pakowaniu u Elwy Ritz. I tutaj piękny, naprawdę papier, taki jakby powiedzieć klasyczny, plus te gwiazdki, bardzo, bardzo urocze i te naturalne dodatki, suszone cytrynki i gałązki. Bardzo, bardzo mi się podoba takie zdobienie prezentów. I to już koniec na dzisiaj. Pozostaje mi zaprosić Was na naszego świątecznego Instagrama. Ostatnio chwaliliśmy się też, co myśmy tu urządzili w pracy za dekorację, także Wam tu pokażę naszą choinkę. No, prezentuje się wspaniale. No i mamy tutaj dużo świątecznego klimatu przemycamy, także zapraszamy na profil mniejszy od 3 i można nadal dołączać do akcji Dzień Dobry Reniferek. Codziennie pojawiają się nowe zadania. Montuję właśnie tego vloga i zauważyłam, że w żaden sposób kulturalnie się z Wami nie pożegnaliśmy, także bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę, brania udziału w naszej akcji Dzień Dobry Reniferek na Instagramie. I jak zawsze, do zobaczenia jutro!